Cześć czołem, witam was kochani w kolejnym odcinku z Farming Simulatora 17. Jest to dzisiaj, słuchajcie, trzeci odcinek, który nagrywam, także troszkę tej pracy dzisiaj wykonałem. Do tego jeszcze troszkę zrobiliśmy, słuchajcie, pieniążków, żeby jakieś tam swoje plany w tej grze zrealizować. Dzisiaj podczas tego odcinka, który wam się chyba ukaże, nie wiem, w poniedziałek albo we wtorek, zobaczymy jeszcze. Będziemy, słuchajcie, chcieli do końca ten pokłos słomy zebrać. No może nie do końca, bo to też jest dużo roboty, ale w jakiejś tam sporej części go zebrać. I będziemy chcieli, moi kochani, też sprzedać, słuchajcie, troszkę tych palet z owieczkami. Zobaczymy, ile z tego... Z wełną, z owieczkami. Palet z wełną. Zobaczymy, ile z tego, słuchajcie, będzie dokładnie kasy. Bo już jak sobie tak patrzyłem, to mi się prawie trzecia paleta zbiera. Ja już mam tam dwie zapakowane. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi właśnie o gotówkę. Oczywiście też sprawdzimy, czy to się w tej chwili opłaca, ale wydaje mi się, że tak. Tutaj musimy niestety się... O nie, musieliśmy się nawet cofać, fajnie. Tylko tego trochę tutaj to chyba nie zbierzemy w ten sposób, musimy zrobić kółko w drugą stronę. Zbierzemy te wszystkie, słuchajcie, bele, które tutaj mamy, i musimy przestawić, słuchajcie, naszą przyczepę, bo widzę, że się zapchał nam kombajnik, także troszkę takiej roboty organicznej jest. Czy mi się uda tą belę zebrać? Kąt paskudny, ale jakoś się powinno udać. Dobra, jedziemy. I co tam jeszcze mamy? Tutaj chyba jeszcze tylko jedna jest. Przejedziemy, zobaczymy. Ale chyba tak. Teraz trzeba będzie też puścić kultywację. No dużo roboty, słuchajcie, dużo roboty przed nami. Nie ma co ukrywać. Ale to myślę, tak z 10-15 minut tego odcinka zajmiemy się jeszcze prasą. A potem zajmiemy się tymi owieczkami, bo tam trzeba pojechać ciągnikiem, trzeba to jakoś tam załadować, tak? Najwyżej nie zbierzemy z całości pokłosu, mamy na to czas. Specjalnie zwaliłem go na jedynkę, żeby, mówiąc najprościej, było go troszkę więcej. Dobra, ciebie tutaj ustawimy w ten sposób, trochę z górki, żeby cię było łatwiej potem uruchomić i rozpędzić. Teraz jedziemy po naszą wywrotkę. Pytanie, czy ona jest pusta, czy pełna. Bo na pewno wiemy, kochani, że nam się już zapchał. Czy to coś jeszcze tutaj wejdzie? No zaraz zobaczymy. Najwyżej to władujemy. No już troszkę wejdzie, ale niedużo. Najwyżej to władujemy, bo tam jeszcze jedno pole jęczmienia mamy, także nie musimy do końca opróżniać naszego kombajnu. Tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, tak, no zbieranie pokłosu po tym podstawowym kombajnie jest ciężkie. Te pokłosy są bardzo cienkie i tam jest bardzo mało tej słomy. To trwa dosyć długo. Chciałbym jakoś to sobie urozmaicić, żeby to lepiej nam szybciej działało, ale do tego trzeba, słuchajcie, no kupić nowy kombajn. No nie ma wyjścia, więc teraz plan jest taki, żeby kupić nowy kombajn za te 250 tysięcy od firmy Massey Ferguson. W poprzednim odcinku wam pokazywałem, który to jest i dlaczego
go wybrałem. Więc tak to trzeba będzie, słuchajcie, zrobić. Więc teraz zbieramy znowu kasę. Muszę mieć jakieś 250 tysięcy. Obecnie oczywiście kombajn sobie sprzedamy, więc tam troszkę z tego kasy będzie. No ale te 200 z hakiem po prostu mieć musimy, wyjścia nie ma. Sprzedajmy to. I jedźmy, słuchajcie, znowu podjechać. Jak go opróżnimy, podstawimy w odpowiednie miejsce, to będziemy prasować bele. Bo jeszcze by wypadało tych bel troszkę zebrać. W najgorszym wypadku po prostu je sprzedamy i tyle. Już mamy tego jęczmienia, tak? Jakieś 40 ponad ton w naszym silosie, więc w teorii mamy, słuchajcie, jeszcze szansę, żeby jakieś 20 tysięcy z tych naszych plonów uzyskać, tak? Troszkę trzeba będzie pojeździć. No ale to też jest środek na zarobienie pieniędzy. Wyładuj. Śmigamy, kochani, z powrotem. No, nawet zobaczcie, dobrze nam to się czasowo ustaliło, bo on zakręci, my wyjdziemy w jego miejsce. Więc możemy tutaj stanąć. On też nie dojedzie do końca. Wiecie co, ja muszę od niego zabrać urobek. Bo on już ma 4000, przecież ma zbiornik na 6, to trzeba od niego zabrać. Chociaż troszkę. Bo w przeciwnym wypadku on po prostu znowu nam stanie gdzieś tam w środku pola. Niech on ruszy. Ja go zatrzymam, wyładujemy. Niech on to wyładuje. Ja sobie troszkę pozbieram. Przynajmniej zacznę. Zobaczymy, jak to idzie. No widzicie, jak ten pokłos wolno się zbiera. Trzeba tyle nawrotów porobić, że to naprawdę się mija z celem. To trzeba kupić większy kombajn. Wiem, że się powtarzam, ale ja nie widzę innego wyjścia. Tego możemy już puścić. Teraz musimy znowu ruszyć tego i musimy zrobić kółko. Żeby się odpowiednio ustawić do wyładowania.
Jesteśmy. I on teraz, prawda, jadąc z powrotem w tym miejscu, jak go postawimy na końcu, to on nam załaduje do naszej wywrotki to, co udało mu się zebrać. Dobra, mieliśmy prasować. Mamy czasu tyle, ile mamy, więc niedużo, ale jeszcze słuchajcie, jakieś 5 minutek, myślę, będziemy się bawić w prasę, a potem, kochani, zobacz, mamy 86% trzeciej. O, tutaj patrzcie, nam się kończy trawa, nam się kończy woda, więc będę musiał to się zaraz zająć z wrzątkami, żeby nam wydajność nie spadła, ale na pewno najpierw chcę zrobić to, co robię teraz, czyli jeszcze te 5 minutek, 6 poprasować, potem podjedziemy słuchajcie, pod owce i będziemy ładować to na naszą przyczepę i zawozić do skupu. Zobaczymy, ile z tego będzie kasy. No też myślę, jest dobry patent na miniaturkę, bo jeszcze wam tego nie pokazywałem. A tam też nawet mi się udało, o dziwo, w miarę gówno, słuchajcie, ustawić te palety z wełną. Zawsze będzie jakieś urozmaicenie, prawda? Tutaj, jak widzicie, nie mamy nigdzie trawy posadzonej, znaczy ściętej, więc możemy zbierać tylko po kosłomy, nic więcej. Takie mamy realia, słuchajcie. No za wolno, to za naprawdę za wolno. To szkoda jeżdżenia, szkoda czasu. Na pewno teraz z naszych pól będę zbierał rzepak, bo taka jest kolejność, myślę, tego sadzenia. Była pszenica, teraz pora na rzepak, był jęczmień, teraz mamy w sumie jęczmień. I myślę, że do następnego zbioru ja będę sobie wykonywał teraz misję naszych sąsiadów. Jak dobrze pójdzie, to za dzień, dwa lub trzy już sobie skupimy ten nowy kombajn i będziemy mieli wyższą jakość tego prasowania. Teraz, jak widzicie, czas leci, a nic z tego dobrego nie wychodzi. Możemy troszkę pojechać ze środka. Widzicie, wszędzie brudno. Ogrzewanie nie jest włączone, jest na minimum. Jakoś tam to działa, słuchajcie. Ja i tak nie mam zamiaru tego, wiecie, w całości wyzbierać. Więc będę tak sobie co drugi jeździł, tak? Bez żadnych tam oporów. To jest tylko zabawa. Wyzbieram tyle, ile wyzbieram, jak wystarczy odcinka. Potem i tak muszę kultywować, muszę robić inne rzeczy. Potem jeszcze jedno pole jest, na którym będzie pokos słomy, także będzie naprawdę dużo roboty z tym, co teraz robimy. Tylko właśnie mam zagwozdkę, czy najpierw kupić kombajn, czy najpierw kupić lepszy traktor. Bo też lepszy traktor też nam tutaj przede wszystkim pozwoli lepiej to wszystko sobie ogarniać. Szybciej na przykład z tą prasą jeździć, to też są jakieś plusy, tak? Więc podejrzewam, że na tym się jeszcze pochylę, no ale póki co się raczej skłaniam ku nowemu kombajnowi. Ten pokład będzie praktycznie dwa razy bardziej kaloryczny, mówiąc kolokwialnie, i to będzie dużo szybciej, i będzie też go mniej,
jeżeli chodzi o ilość rządków, i to będzie wszystko dużo łatwiejsze wtedy w obsłudze. Ale musimy prasować tak czy inaczej, bo potrzebujemy. To skończyłeś? Nie, dojeżdżasz. To pewnie za jednym razem ściągnąć, to jest to jakiś pozytywny aspekt. Ściąć. Zmucić w sumie. A więc to tylko wyrzuć, co masz. Jeszcze masz jedno pole do zrobienia. Jak wychodzi oranie? O Jezu, ta orka naprawdę zajmuje tyle czasu. No nic. Trzeba dalej robić to, co robimy, no. Wyjścia nie ma, trzeba prasować tą słomę. Jak zastanawiam się, że na tym ostatnim polu też tą słomę prasować, bo to jest tyle roboty, tyle jeżdżenia. Podejrzewam, że ta prasa mogłaby jechać 20 na godzinę albo i więcej, ale że tutaj jest słaby ciągnik, to się naprawdę robi taka praca, kurczę, tytaniczna. Ciebie odstawimy, słuchaj, już tam na miejsce w sumie. Tu tak się na razie nie przydasz do niczego. Myślę, że przy okazji umyjemy tego pick-upa, bo on jest taki brudny, że aż wstyd go pokazywać. To podjedźmy na myjnię do naszego Kerschera. Jako, że mamy już prawie 20 minut odcinka, to też przerwiemy chyba, słuchajcie, ten proceder, jakim jest prasowanie. I zajmiemy się na chwilę tymi naszymi owieczkami. Umyjmy go tylko. Oczywiście nie musicie tym ruszać, tak? Jak będziecie trzymali w jednym miejscu, to on też się umyje cały. Zobaczcie, myje się. No ale jak się poruszamy, to w teorii troszkę ten nasz realizm podnosimy. Powiedzmy, że jest wyczyszczony. Ciebie, mój drogi. Zróbmy tak. Znowu damy dłuższy odcinek. Zbierzmy ten rządek obok, bo on jest chyba bardziej napakowany. Jedziemy, słuchajcie, do owiec. Trzeba sprzedać te nasze palety wełny, które mamy. Bo nam trzeba gotówki, jestem ciekawy, ile z tego wyjdzie. Pieniądze. On się rozpędza. Wejdźmy do środka, zawsze urozmaicenie.
Dobra. I teraz, kochani, jedziemy po te palety z wełną. No trzeba to, kochani, wiecie, w końcu zrobić. Będziemy mieli fajny motyw na następną, na miniaturkę. Będziemy to sprzedawać. Zobaczymy też, ile to dokładnie kosztuje, jaki jest koszt sprzedaży. Bo tak, tu jest cena, zobaczcie, jak mamy ceny. To jest cena za 1000 litrów. Ja dokładnie nie wiem, ile na tej palecie jest, ale chyba około 2000. Jaka jest cena wełny w skupie? Zobaczcie, 7000. Czyli po prostu aż się chce to sprzedawać. Jak jest taka cena, to będziemy mieli z tego z 20 tysięcy. Już dokładnie nie wiem, ile na tych paletach jest, ale jestem podekscytowany. Szkoda, że tylko, że nie mogę tego ciągnika zostawić tam przy tych owcach. Byłoby wszystko prościej robić. Może też kupić jeszcze, słuchajcie, jeszcze jedną cysternę z wodą, żeby nie musieć tak jeździć, bo mi się już woda kończy, nie? Tutaj, tam mi się kończy trawa. Przy krówkach, tu się kończy woda. Znowu będę musiał sporo się najeździć tym naszym pick-upem z obciążeniem. Ale taki life. Co robimy, moi drodzy? Myślę, że najlepszym wyjściem będzie od razu podjechać teraz po uchwyt do przewożenia palet, załadować, no i jechać, tak? Mam już 22 minuty odcinka. Znając życie i moje umiejętności pakowania na tą naczepę rzeczy, to mi to zajmie sporo czasu. To może być problem, żeby to sprzedać i powykręcać, bo tam jest mało miejsca. No a to jakoś sobie poradzimy. Najwyżej się będziemy przebijać. Widzicie? Taśma, system pasów, nasz przenośnik taśmowy nam czyści korytko. Pięknie jest. Gorzej jest z krówkami, bo one brudzą jak najęte po prostu. Ale nic, spróbujmy, słuchajcie. To już jest prawie całe. Sobie to ustawię tak. Teraz powinno być dobrze. Się za wysoko. A mamy nawet, zobaczcie, mamy pojemność 1735. Ja nie wiem, gdzie to dokładnie jest, słuchajcie, ten pas, więc postaramy się to postawić jak najbliżej. Już, tak będzie najprościej. Pas, no na szczęście złapaliśmy. Jedyne, co musimy teraz zrobić, kochani, to dojechać do przędzalni. Oznaczmy sobie ją na miejscu. O, jest oznaczona. Czyli powinny nam mrygać na mapie i nawet mryga i jedziemy. No tutaj mamy około, nie chciałbym skłamać, ale no chyba około 4, słuchajcie, tysięcy litrów wełny. W związku z tym
jakieś 28 tysięcy, jeżeli ta cena się utrzyma wełny, powinniśmy zarobić. Zobaczymy. Nie, 4? 28, no tak. 28 tysięcy litrów. A zobaczę tą cenę, słuchajcie. Nie no, cały czas jest 7 tysięcy. Jak nam, żeby tylko ta cena się nie zmieniła, bo cena jest naprawdę super. Kiedy widziałem, że nawet była cena po 4 tysiące, to się nie opłaca tego sprzedawać, ale jak mamy 7, to jest naprawdę dobra cena. Szczególnie, że pamiętajcie, te owce przy zastosowaniu automatycznego czyszczenia, czyli tak, to co mamy teraz, czyli że praktycznie automatycznie je czyścimy i automatycznie napełniamy to koryto z trawą, no to ta praca jest żadna. To jest żadna praca, tylko tyle, że trzeba tam raz na 6 dni zawieźć wodę. Także biorąc pod uwagę nakład pracy, jaki musimy w to włożyć, te zarobki są naprawdę dobre. Ja też myślę, że będziemy musieli tych owieczek jeszcze kupić. Idealnie byłoby tak, żeby nam się jedna paleta napełniała na przykład dziennie. A teraz ja nie zmierzyłem, ile to czasu zajmuje czasu, ale... Albo nie wiem, albo jedna na 2 dni. To by było lepsze, słuchajcie. Z tego co pamiętam, to tam trzeba tylko podjechać. Tak, nie trzeba nic wyładowywać. Więc ja sobie już zawczasu wyłączę, słuchajcie, to co nas nie interesuje. Czyli to okno pomocy. I zaraz tam podjedziemy. Ja postaram się jakąś fajną miniaturkę zrobić. Powinno nam się to spokojnie udać sprzedać bez użycia ładowacza czołowego. Po prostu trzeba tam wjechać w to pole, jakoś tam powykręcać i się nam uda. Dobra, wyłączmy sobie jeszcze ten podgląd, oto. Czy tutaj jakaś ładna miniaturka będzie, czy? Tak trochę bidnie będzie, ale zobaczmy. Lepiej by wyglądała, jakby ta przepa była cała w wełnie, nie? Może z drugiej strony będzie ładniejszy widok. O, ładniejszy. Oczywiście amerykańskie flagi. Tutaj przędzalnia. Wiecie co? Może tak zróbmy. 3, 4, nie jeszcze. Nie, no tak trzeba. Dobra. Dobrze, miniaturka zrobiona. Sprawdźmy tylko, jaka jest cena sprzedaży. To nam się sprzedaje. Widzicie, tak trochę mija czasu. Patrz, już jest 21. Teraz to, jak to sprzedać? Przydaje się. To mogę pasy od razu odpiąć. Jak już tak tu jesteśmy, to... O, zobaczcie. Ależ kupa kasy z tego była. Tutaj się zbugował pas. 30 ponad tysięcy z tego wyszło. No super, super.
Jednak tą wełnę się bardzo, bardzo, bardzo opłaca produkować. Polecam. Polecam owieczki, jeżeli macie taką ideę jak ja, tak przygotowaną opiekę, czyli używacie tego jednego taśmociągu do czyszczenia i karmienia, to jest to bardzo opłacalne, po prostu nie wymaga od Was pracy. Tak czy inaczej, dziękuję Wam kochani za oglądanie. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Ciepło się trzymajcie. Pa, pa.